Siemano, witamy z tej strony Staszy, z dzisiaj Damian. Jedziemy na Diabelski Młyn, który otworzyli u nas w mieście. Jedziemy rowerami. Młyn otworzyli jakoś niedawno. Ja tu mam, widzicie, kapelusz podróżniczy. Jestem bakieciarzem od dzisiaj. Dobra Damian, wypowiedz się na temat Młynu. Jak oceniasz tą atrakcję w naszym mieście? Bardzo dobrze. Jesteśmy w centrum. Jaki jest koszt biletów? Za 20 zł za 10 minut. Wychodzi dycha za 5 minut. No i co? Już z budynków wyłania się ten cały obiekt. Teraz go zobaczycie. Ale to taki wolny jest? Aha. Po prostu jest pod widok. To nie jest pod jakąś adrenalinę, coś, to jest bardziej pod widok. Zaraz zapniemy rowery i się widzimy. Jesteśmy za tym. Pięknym kołem. To jest bardzo ciekawe. Patrz kurwa, patrz. Drugi jest. Kolejkę, dobra. Czy możecie gdzieś na miasto, bo ja sobie poczekam w sumie. To jest tak wolny. Ile jest szybko? Jest mega szybkie, nie? To się wykupuje bilety? 20 zł. Właśnie sobie jedziemy. Powiem wam, że naprawdę frajda. Zaraz wlatujemy na górę, ale będzie zabawa. Ale zajebiście. Jak ktoś ma lekkie wysokości, to nie polecam. Ale to, co tu się rzuca w oczy, to jest naprawdę niesamowite. Zaraz wezmę sobie selfie sticka i nagram z góry. No, czy to jest niebezpieczne, czy nie? No to tutaj już mogę powiedzieć wam od razu, że tak jak sport ekstremalny, tylko to jest akurat zabezpieczone, więc myślę, że raczej nie ma możliwości, żeby coś się stało. Ile z góry? Na szyk jest wysoko, to boję się trzymać telefonu, dlaczego boję się, że nie spadnę. A przepaścią. Jak z pierwszej osoby, jak coś siedzisz, no to masz tutaj taki mini stołek, popielniczkę, nie nażartuję. Z drugiej strony tak wygląda. Tu jest ratusz, właśnie chyba spadamy w dół. Tak. Widzicie, też się przemieszczają te wagony. No na pewno taka atrakcja dla miasta Białegostoku. Tutaj dodali właśnie takie napisy u nas jeszcze w centrum. No, tu jest Sky Club, tu są restauracje różne, lodziarny, no jak to w centrum miasta, jak to w każdym mieście w Polsce. Ale no, taki punkt jest naprawdę ciekawy. Zaraz sobie włożę jeszcze GoPro i zobaczycie z GoPro. Widoki niesamowite. Szkoda, że tak krótko tylko. No ja już się przekonałem o tym, że tego poza gości nie ma. Tych, którzy bardzo się boją. Nie wiem, czy skoczyłbym z bungee, to jest naprawdę dalej trudne pytanie, bo widziałem filmiki na YouTube ludzi, którzy skakali. Znaczy ja się kiedyś odważę, to czas pokaże. Przez cały okres w sumie wejścia na młyn, teraz bycia pasażerem tego młynu, stwierdzam, że ani razu nie miałem jakiegoś zawahania czy coś. No przez chwilę miałem taki moment na początku, jak się znosiło do góry, że może być kiepsko, że może być mi duszno, że mogę coś leczyć. Ale wyszło mi to na dobre, bo okazało się, że lęku z tego się nie mam, a przy tym można się dobrze bawić. Lajka zjeżdża w dół. Fajną panoramę nagrać, jakie widoki. Centrum miasta jeszcze dalej, cerki świętego Mikołaja, no daleko sięga. Kościół, najbardziej chyba znany farny w Białymstoku. I fontanna obok. Damianek i Łukasz stoją. Już minęło 10 minut, trochę już mi się nudzi ogólnie, już trochę tutaj siedzę. Czekam aż w sumie zajdę. Będziemy je znaleźć, teraz będę wam opinię. Jak wrażenia? Generalnie nie można było wstawać, nie można było jakoś bardziej uwiecznić swojego obrazu. A wy byliście na wodach, tak? Dobra, no to już będziemy chyba wracać, nie? Dobra. Stoją w mieście, mają się dobrze, ale na minutę już wygasło. Dobra, teraz idziemy sobie ogólnie do Juro, widzimy się za chwilę. Lody. Elegancka muzyczka. W okresie pandemii, jak wiadomo, zainstalowane na wynos, co raz, jak? I na chwilę są dalej zamknięte, jak widzicie. Shake, słodki shake. Teraz coś powiem, że byłem w banku i piłem szejka, nie będzie live'a, nie będzie live'a. Wracamy jak coś, już zjedliśmy, no co, lecimy w kierunku osiedla.